prowadzić lekcje języka obcego z uczniem z zaburzeniami ze spektrum autyzmu, opowie nam pan Bartosz Hinc, doktorant i absolwent studiów magisterskich na Wydziale Filologicznym Uniwersytetu Mikołaja Kopernika. Zapraszamy. Dziękuję państwu bardzo za tak liczne przybycie na naszą dzisiejszą konferencję, gdzie mówimy o temacie bardzo ważnym, mówimy o spektrum autyzmu. I tak jak nasi poprzedni prelegenci podzielili się z nami wieloma bardzo ciekawymi wnioskami, tak również ja chciałbym dorzucić swoje 5 groszy do tego tematu, mówiąc o metodyce nauczania języków obcych. W przypadku osób oczywiście ze spektrum autyzmu. Zanim przejdziemy sobie bezpośrednio do całego zagadnienia, kilka słów wstępu. Chciałbym państwu w tej prezentacji przekazać zestaw pewnych metod, technik, narzędzi, które możemy wykorzystać w naszej codziennej pracy, dzięki której zwiększymy kompetencje naszych uczniów właśnie w przypadku języków obcych. Chciałbym się w dużej mierze tutaj skupić na metodach, na technikach, które będą rozwijały nam taką praktyczną znajomość języka obcego. Oznacza to, że duży nacisk będziemy kłaść na rozwijanie umiejętności takich, powiedzmy, szeroko rozumianych, związanymi z komunikacją, interakcją oraz z podstawową rzeczą, bez której zresztą tej komunikacji by nie było, oczywiście słownictwa. Te wszystkie metody, narzędzia, o których państwu tutaj powiem, one w dużej mierze są metodami sprawdzonymi w wielokrotnie podkreślanych badaniach. Pokazywano rewelacyjne wyniki, ale tutaj taka uwaga, te metody zostały przede wszystkim sprawdzane w kontekście nauczania języka angielskiego, który zresztą jest dzisiaj językiem też dominującym zarówno w szkolnictwie, powiedzmy tym tutaj podstawowym, średnim, jak i też wyższym. Ale warto to podkreślić, te metody oczywiście też będą się sprawdzać w przypadku nauczania innych języków. I tak jak nam nasi prelegenci tutaj wcześniej bardzo dokładnie wyjaśnili, uczniowie ze spektrum autyzmu spotykają się z wieloma problemami, które niestety rzutują na całą, jakby tutaj powiedzieć, sferę komunikacyjną. Mówimy tutaj w szczególności o kwestiach związanych z umiejętnościami produktywnymi, umiejętnościami receptywnymi, czyli jak odbieramy ten komunikat, jak go próbujemy nadać. To są również też kwestie związane z takimi aspektami jak funkcje pragmatyczne języka, funkcje dyskursywne, czyli jak my odbieramy postawę naszego rozmowy, jak oceniamy jego nastawienie i też zresztą jak rozumiemy naszą rolę w tym akcie komunikacji. Dodatkowo należałoby też wspomnieć o kwestiach bardzo szeroko rozumianych ze składnią, z artykulacją, czy też ze słownictwem. Musimy też pamiętać w trakcie nauczania, że osoby ze spektrum autyzmu, one generalnie mają taką predylekcję do używania, do operowania konkretnymi desygnatami. Dlatego też one będą miały pewne problemy w zrozumieniu wyrażeń między innymi idiomatycznych, metaforycznych. Tutaj będziemy musieli się niestety troszeczkę bardziej postarać, żeby to znaczenie przekazać. Z drugiej jednak strony, w przypadku, co zresztą wielokrotnie zaobserwowano w różnych badaniach, osoby z zespołem Aspergera niekiedy wykazują się ogromnym
zasobem słownictwa, szczególnie, zwłaszcza w obszarach je interesujących. I tutaj wielokrotnie też badacze podkreślali, że ten zasób słownictwa, którym oni dysponują, omawiając poszczególne kwestie, które ich szczególnie interesują, to niekiedy właśnie wchodzą w te kategorie, byśmy powiedzieli, już słownictwa specjalistycznego. I mając teraz na uwadze te wszystkie elementy, o których ja tak skrótowo wspomniałem i też co nasi prelegenci powiedzieli, można zadać sobie takie pytanie, bo pewnie też taka wątpliwość może w nas zostać zasiana, czy takie w ogóle nauczanie języka obcego jest skuteczne. Badania przeprowadzone zarówno w ośrodkach krajowych, jak i w ośrodkach zagranicznych pokazują, że oczywiście taka nauka może przynieść bardzo korzystne rezultaty, ale oczywiście musi być zastosowana odpowiednia metoda, odpowiednie podejście. I skoro właśnie tutaj będziemy teraz mówić o podejściu, o różnego rodzaju metodach, przypomnijmy w ogóle, na czym polega takie współczesne nauczanie języka obcego. Przede wszystkim skupiamy się na żywym kontakcie z językiem. To jest przede wszystkim staranie się pokazać szerokiego wachlarza możliwości użycia tego języka. To znaczy, że nie uczymy się tylko i wyłącznie słów, tylko i wyłącznie gramatyki, ale staramy się coś z tym zrobić. Staramy się to wykorzystać w jakiś praktyczny sposób, żeby zrealizować jakieś funkcje. I takie podejście, ono zresztą obowiązuje w wielu dokumentach, zwłaszcza tych sygnowanych między innymi przez Radę Europy, czyli na pewno Państwo już się spotkali z tymi wszystkimi poziomami językowymi od A1 do C2 i to właśnie jest między innymi ten element tego samego dokumentu, który nam mówi, jak współcześnie, przynajmniej w Europie, powinniśmy podchodzić do całej tej nauki. I teraz tak. Jak już sobie powiedzieliśmy, musimy nastawiać się na maksymalny kontakt z językiem, nastawiamy się na autentyczną, rzeczową komunikację i ważna rzecz we współczesnym nauczaniu języków obcych, nauczyciel to nie jest taki wykładowca, który po prostu stoi, mówi, a reszta słucha. On ma za zadanie przewodzić, on ma za zadanie pokazywać, pomagać, ale to przede wszystkim nie oznacza, że on ma wyręczać, bo cała praca musi być tutaj w obszarze naszego ucznia. I skoro wiemy już mniej więcej, jak taka współczesna filozofia tego języka, nauczania języka wygląda, skupmy się na trzech metodach, które tak naprawdę są polecane w literaturze, zwłaszcza tej dotyczącej osób ze spektrum autyzmu. Tutaj przede wszystkim poleca się tak zwane metody komunikatywne, metody audiolingwalne oraz jedną dosyć nieortodoksyjną metodę, która nazywa się Total Physical Response, czyli polega na tym, że wykonujemy całą jakby instrukcję, całą naukę naszym ciałem. I przypomnijmy takie kluczowe aspekty poszczególnych metod. Jeżeli mówimy o metodzie komunikatywnej, no to tutaj przede wszystkim staramy się zwiększyć autonomię naszego ucznia. Staramy się zachęcić go do tego, żeby ten kontakt z tym językiem był jak najczęstszy, jak najdłuższy. Interakcję, która jest oczywiście kluczowa w tej metodzie, traktujemy jako pewnego rodzaju środek i równocześnie też jako cel naszej nauki. W trakcie prezentowania tego języka staramy się otoczyć go materiałami autentycznymi, które pokażą mu też, jak taki prawdziwy język w niewymuszonym kontekście jest używany.
jak również wzbogacamy to wszystko elementami też kulturalnymi, żeby też pokazać ten kraj języka docelowego. Drugą metodą jest metoda audiolingwalna. Ona jest troszeczkę starsza. Niemniej jest również polecana. Z tego względu, że ta metoda polega na tym, że język, pewny wycinek tego języka, on jest modelowany. Oznacza to, że pokazujemy konkretną formę, która następnie jest wielokrotnie powtarzana zarówno przez nauczyciela, jak i przez uczniów, i w ciągu zajęć pewne drobne elementy są jedynie zmieniane. Tutaj jest bardzo ważny ten drugi etap powtarzania tak zwanego drylu językowego, kiedy dążymy do całkowitego wyeliminowania błędów. Dbamy również o odpowiednią wymowę poszczególnych zdań i staramy się doprowadzić do tego, żeby jak najwięcej właśnie tych wprowadzanych elementów zostało zapamiętanych. Wreszcie, po zaprezentowaniu danego wycinka językowego, po upewnieniu się, że nasi uczniowie wiedzą, co mają z tym zrobić, wiedzą, jak to wszystko działa, wówczas następuje zaprezentowanie pewnego rodzaju bodźców. To może być obrazek, to może być pewnego rodzaju początek zdania, który ma oczywiście wywołać odpowiednią reakcję. Wielokrotnie przy stosowaniu tej metody powtarzane jest, że jest ona niesamowicie prosta, ponieważ tak naprawdę nie wymaga od nas nie wiadomego jak dużego nakładu pracy, tudzież zasobów. I co najważniejsze, umożliwia wielokrotne powtarzanie, co w przypadku osób właśnie ze spektrum jest kluczowe. Teraz przejdźmy sobie do trzeciej z ostatnich metod, która jest polecana. Jest to metoda Total Physical Response, w skrócie TPR, i ona polega na tym, że cała nasza klasa, ona nie siedzi w ławkach, tylko stara się brać udział całym swoim ciałem w zajęciach. Ona bardzo fajnie dynamizuje całe nasze zajęcia, ponieważ kiedy nauczyciel mówi zamknij książkę, wszyscy zamykamy książkę. Jeżeli nauczyciel mówi wstań, wówczas wszyscy wstajemy. Nawet takie proste czynności jak korzystanie z tablicy wirtualnej, podchodzenie do niej, przesuwanie, łączenie różnego rodzaju obrazków, słów, to też jest przejaw właśnie tej metody. Niesamowicie jest w tym ważne to, że sama metoda nastawiona jest właśnie na kształcenie rozumienia ze słuchu. Instrukcje, które my wydajemy naszym uczniom, one w gruncie rzeczy są oczywiście werbalne. Ale musimy pamiętać też, o czym zresztą przypominają nam przeprowadzone badania, że w przypadku osób ze spektrum autyzmu warto te wszystkie instrukcje wzmocnić o pewnego rodzaju materiał wizualny. I tutaj mogę Państwu jeszcze dopowiedzieć, że w jednym z badań, które zostały przeprowadzone akurat w Hiszpanii, sprawdzono efektywność wydawanych poleceń, wydawanych instrukcji. Co się okazywało, jeżeli instrukcje były wydawane tylko i wyłącznie za pomocą słów, to jedynie około 46-47%, w 46-47% można było spodziewać się zrozumienia całej tej instrukcji i wykonania jej. Kiedy wzmocniono ją dodatkowo różnymi piktogramami, różnymi obrazkami, które pokazywały, co należało zrobić, wówczas efektywność tych wszystkich instrukcji wzrosła do praktycznie 97%. Co jest jeszcze ważne, sama metoda została również zweryfikowana pod kątem skuteczności. W tym przypadku starano się zbadać, jak skuteczna jest ta metoda w poszerzaniu, w
wzbogacaniu zasobu słownictwa naszych uczniów. I tutaj jedną z klas podzielono na dwie grupy. Jedna została nauczana pewnego zakresu słownictwa w sposób tradycyjny, a następnie przeprowadzono test. Jak się później okazało, na teście średnio wskazywano około 13% poprawnych odpowiedzi. Kiedy zaczęto stosować tę metodę, to z dokładnie tymi samymi słowami w tym samym czasie, wówczas liczba, ten odsetek poprawnych odpowiedzi na teście wzrósł do 68%. Także można zauważyć, że różnica jest tak naprawdę kolosalna w tym przypadku. I szanowni Państwo, to, co teraz, o czym sobie teraz powiedzieliśmy, to są wszystko pewnego rodzaju metody. Metody one są pewnym odzwierciedleniem tego, jak my język postrzegamy, co to jest, po co my się tego uczymy i przede wszystkim, jak my się tego uczymy. Troszeczkę niżej w tej hierarchii są określone techniki, czyli to, co my możemy robić po to, aby przekazać jak największą liczbę informacji na temat języka. Również obserwuje się, zwłaszcza we współczesnej dydaktyce języków obcych, pewnego rodzaju eklektyzm, czyli łączenie, wybieranie z różnych metod poszczególnych technik i wówczas nauczyciel łączy to sobie wszystko w jedno, tworząc pewnego rodzaju własny system, własne metody. I oczywiście nie ma w tym nic złego, ale musimy też pamiętać, że tego rodzaju bogactwo metod nie zawsze będzie się sprawdzać. A zwłaszcza nie będzie się sprawdzać u każdego ucznia ze spektrum autyzmu. I tutaj przypomina nam o tym między innymi badanie, które zostało przeprowadzone przez polski zespół, w trakcie którego wybrano 10 rozmaitych technik i następnie sprawdzono ich efektywność. Z tutaj takich najbardziej uderzających rzeczy to jest to, że w przypadku nauczania języka obcego szarony absolutnie się nie sprawdziły. Uczniowie w ogóle nie rozumieli gestów, nie potrafili ich odgadać, nie wiedzieli w ogóle, o co chodzi w tym zadaniu. Również pewnego rodzaju problemy pojawiły się wraz z wykorzystaniem tak zwanych drama techniques, czyli technik dramatycznych polegających na odgrywaniu pewnych ról. W tym przypadku zaobserwowano, że większa część uczniów jest po prostu wycofana. Ona nie chce brać udziału w tego rodzaju zabawach, zajęciach. I co ciekawe, również zaobserwowano, że przedstawianie swoich poszczególnych zainteresowań, tematów bliskich naszym uczniom spotkały się z niewielkim entuzjazmem. Uczniowie nie chcieli stawać, nie chcieli przedstawiać, również nie chcieli pisać o tym. Wobec tego te trzy między innymi techniki się w ogóle w trakcie naszej pracy nie sprawdziły. Z pozytywniejszych rzeczy, o których z całą pewnością należy wspomnieć, to jest to, że zaobserwowano, że uczniowie ze spektrum bardzo dobrze reagują na jasne, klarowne zajęcia. Potrzebne są nam tutaj jasne wytyczne, co jest następne, co było, gdzie my jesteśmy, żebyśmy my o tym wszystkim naszym uczniom powiedzieli. I tutaj w tym kontekście warto sobie wykorzystać taki model do organizacji zajęć, który przede wszystkim składa się z trzech liter P. Składa się on z prezentacji, praktyki oraz z produkcji. W trakcie pierwszego etapu przedstawiamy nasz materiał,
W trakcie praktyki dążymy do wykonania pewnych ćwiczeń sprawdzających opanowanie tego materiału. Również w trakcie tego etapu będziemy dążyli do jak największej poprawności językowej, będziemy eliminowali różnego rodzaju błędy. I wreszcie, przechodząc do ostatniego etapu, do etapu produkcji, dajemy tutaj naszym uczniom, powiedzmy, wolną rękę w zaprezentowaniu tego, czego się nauczyli, jakich umiejętności nabyli. Poszczególne z tych, te wszystkie trzy etapy, one oczywiście składają się na całość, ale warto je również zorganizować przy użyciu dwóch technik. W skrócie UDL oraz DI. Na czym one polegają? Pierwsza z nich, UDL, wzięła swoją nazwę od Universal Design for Learning i polega to na tym, że przygotowując nasze materiały, staramy się w jak najszerszym zakresie trafić do potrzeb naszych uczniów. Dlatego też tutaj będziemy przygotowywać różnego rodzaju materiały wizualne, różnego rodzaju teksty, różnego rodzaju aktywności wymagające ruchu i to wszystko po to, ażeby móc trafić do jak najszerszej grupy naszych uczniów. Wreszcie musimy to połączyć również z drugą techniką, differentiated instruction, która polega na tym, że my już w trakcie zajęć dostosowujemy nasze metody, nasze materiały do rzeczywistych potrzeb naszych uczniów. I takie połączenie zarówno tego modelu, jak i tych dwóch technik daje nam pewnego rodzaju elastyczność w trzech obszarach. Zarówno w prezentacji całego materiału, jak i również w możliwościach dojścia do naszej wiedzy, do określonych umiejętności, które staramy się wykształcić, a także dajemy naszym uczniom możliwość zaprezentowania efektów naszego nauczania w rozmaity sposób. Oznacza to, że niekoniecznie musimy przekazywać naszym uczniom takie polecenie, że jako zadanie domowe oni muszą konkretnie coś napisać. Możemy również ich poprosić o to, żeby wykonali jakąś prezentację, być może coś przedstawili. Staramy się w maksymalny sposób tutaj trafić do ich możliwości i do tego, co by im najbardziej odpowiadało. I tutaj do tej pory powiedzieliśmy sobie kilka rzeczy związanych z samą komunikacją, jak to powinno wyglądać i tak dalej. Natomiast musimy pamiętać o jednym bardzo ważnym elemencie, jakim jest przede wszystkim interakcja. We współczesnym nauczaniu języka obcego interakcja jest jedną z kluczowych umiejętności, a jak doskonale już wiemy, niekiedy osoby ze spektrum mogą mieć problem w tym obszarze. I tutaj literatura podpowiada nam, że możemy skorzystać sobie z kilku technik, które dają naprawdę dosyć obiecujące rezultaty. Jedną z nich są różnego rodzaju zabawy rozwojowe. I tutaj wiele zespołów badawczych pokazało, że tego rodzaju zabawy jednocześnie rozwijają nasze tutaj umiejętności związane z komunikacją, z interakcją, niekoniecznie przy wykorzystaniu, przy użyciu języka, ale jednocześnie pozwalają naszym uczniom na utrzymywanie pewnego kontaktu z językiem docelowym. I tutaj mamy przykład, oczywiście to jest przygotowane z myślą o troszeczkę młodszych osobach, niemniej bardzo dobrze pokazuje całą mechanikę tego rodzaju zabaw rozwojowych. Mamy bardzo jasną, klarowną instrukcję, która jest wyrażona nie tylko werbalnie, mamy poszczególne słowa,
ale dodatkowo wzbogacona jest poszczególnymi obrazkami, które z reguły są spięte w taki oto zestaw. I dzięki właśnie takiemu nastawieniu, dzięki takiej prezentacji mamy szansę na pokazanie, że ta interakcja w klasie inkluzywnej, gdzie mamy różnego rodzaju osoby, jest możliwa i tak jak sobie mówiliśmy, niekoniecznie musimy używać języka, ale cały czas w kontakcie tutaj z językiem docelowym, jakiego używamy. I kilka słów na temat w ogóle samej jakości tej interakcji, bo to też jest istotna kwestia. Skoro mamy tutaj poszerzać autonomię naszych uczniów, to musimy o tym pamiętać, że nie możemy sami z nimi wchodzić w interakcję. W wielokrotnie powtarzanych badaniach zaobserwowano, że interakcja zarówno z uczniem mającym spektrum autyzmu oraz z tym bez jest znacznie wyższa, jeżeli w tym modelu nie ma osoby dorosłej, nie ma nauczyciela. Ponieważ kiedy nauczyciel wchodzi do tej relacji, to ona odbywa się właśnie na tej linii uczeń-nauczyciel. Coś, czego my chcielibyśmy uniknąć, ponieważ my chcemy zwiększać ich autonomię, chcemy dać im jak największą szansę na używanie tego języka, dlatego też warto się z takiego układu po prostu wycofać. Dodatkowo, jedną z polecanych technik, którą można wykorzystać, to jest podzielenie naszej klasy na mniejsze grupy. Wówczas w danej grupie wyznaczamy jedną osobę, która po prostu pełni funkcję nauczyciela. I w tym przypadku również zaobserwowano, że ta interakcja ona jest dużo bardziej naturalna. Uczniowie chętniej angażują się w rozmaite rozmowy, w zadania, aniżeli siedząc po prostu w rzędach, w ławkach. Pamiętajmy, że nasi uczniowie ze spektrum będą mieli rozmaite problemy właśnie w nawiązywaniu interakcji, w utrzymywaniu kontaktu i tak dalej. Również w kwestii swojego zachowania i tak dalej. I tutaj możemy wykorzystać sobie pewną technikę takich społecznych historii, która polega na bardzo krótkim przedstawianiu określonego modelu zachowania. Warto wspomnieć, że po raz kolejny mamy zarówno komunikat wyrażony za pomocą słów wyrażonych werbalnie, przy czym jest on dodatkowo wzmocniony jakąś pomocą wizualną. Jest to naprawdę bardzo dobry sposób na rozwijanie zarówno tych szeroko pojętych umiejętności komunikacyjnych, ale jednocześnie, jak Państwo widzą, możemy zaprezentować naszym uczniom jakieś nowe słownictwo, nowe wyrażenia, więc to wszystko oczywiście bardzo dobrze się ze sobą zazębia. I teraz tak. Mówiąc zarówno o komunikacji, jak i interakcji, musimy pamiętać, że oczywiście tego wszystkiego by nie było, gdybyśmy nie mieli odpowiedniego zasobu słownictwa. O tym, że nasi uczniowie generalnie są wzrokowcami, bardzo dobrze reagują na różnego rodzaju pomoce wizualne, warto sobie wykorzystać dwie takie techniki, które inspirowane są w gruncie rzeczy podejściem naturalnym. Pierwsza z nich jest to modeling, czyli kiedy modelujemy określony wycinek języka, przedstawiamy jakieś słowo, jakąś akcję, wkładając w to gramatycznie poprawne zdanie. Oczywiście komunikat nasz werbalny musimy wzmocnić pokazem, obrazkiem, tak żeby jedno z drugim połączyć. I jako taki przykład możemy tutaj pokazać na przykład nożyczki. Kiedy będziemy
otwierać oraz zamykać te nożyczki. Wytłumaczmy naszemu uczniowi, że to są nożyczki, do czego ich używamy, z czego one się składają i tak dalej. I wówczas będziemy mieli bardzo fajne połączenie, tych dwóch elementów. W przypadku nauki przymiotników tutaj również możemy skorzystać z tej samej techniki, z tym, że warto, żeby opisywanie tych wszystkich przymiotników było bardzo krótkie. Musimy dać możliwość naszemu też uczniowi zapoznania się z tym obiektem, o którym my mówimy. Dodatkowo warto też odwołać się do jego własnych doświadczeń z tym, więc nie pokazujemy tylko i wyłącznie jakiegoś obrazka, ale też staramy się odwołać do jego tutaj doświadczenia. Jeżeli mówimy też o nauce słownictwa, to bardzo dobrym rozwiązaniem są różnego rodzaju gry interaktywne, które, jak pokazują badania, bardzo dobrze są w stanie nam rozwinąć te słownictwo. I w jednym z takich badań, jak pokazano, uczniowie uczyli się konkretnego zestawu słownictwa w sposób, powiedzmy, tradycyjny w szkole. Po czym przeprowadzono test i jak się okazało, w 54% uczniowie byli w stanie wskazać prawidłową odpowiedź. Kiedy dołączono do nauczania pewnego rodzaju grę, która zresztą też jest oparta na takim mechanizmie jak DTT, czyli dzieleniu poszczególnych umiejętności na mniejsze części, a następnie w pewien systematyczny sposób łączenia tego po raz kolejny w całość, przy oczywiście odpowiednim zachowaniu motywacji, okazało się, że po 15 dniach grania w tego rodzaju grę, co jeszcze jest istotne, grano przez 20 minut dziennie. Uczniowie w 93% potrafili wskazać prawidłową odpowiedź. Co więcej, retencja nauczanego słowa, czyli ile tych słów zapamiętaliśmy po tych 15 dniach, po dwóch tygodniach cały czas utrzymywała się na poziomie 94%, więc to pokazuje nam, jak istotne jest między innymi skorzystanie z tego rodzaju narzędzia. I teraz tak, do tej pory mówiliśmy sobie o tym, co możemy wykorzystać między innymi w nauczaniu, powiedzmy, tradycyjnym w klasie. Natomiast jak doskonale zdajemy sobie sprawę, nauka języka może mieć również miejsce w przestrzeni wirtualnej, zdalnie. I o ile zarówno w różnego rodzaju ankietach przeprowadzanych nie tylko wśród nauczycieli w Polsce, ale i też w innych krajach europejskich, nauczyciele generalnie wykazywali swój duży entuzjazm do korzystania z tego typu możliwości, ale ponad 90% z nich wskazywała na to, że niestety, ale oni nie czują się do tego przygotowani. Oni nie wiedzą, jak obsługiwać poszczególne narzędzia, nie wiedzą, skąd brać te informacje, a ta sytuacja stawała się jeszcze bardziej dramatyczna, jeżeli zapytano ich o nauczanie w sposób zdalny osób między innymi ze spektrum. I stąd też dzięki właśnie Unii Europejskiej stworzono pewnego rodzaju projekt. Projekt nazywa się Enabilities i w dużej mierze opiera się na stworzeniu pewnego rodzaju platformy multimedialnej, gdzie prezentujemy rozmaite multimodalne, interaktywne materiały, które są przeznaczone na trzy poziomy biegłości językowej. Od A1 do B1. Oczywiście korzystanie z takiej platformy jest całkowicie bezpłatne.
zawiera poszczególne kursy tutaj przedstawione, kwestie związane między innymi z nauką elementów gramatyki, są jakieś gry interaktywne, filmy. Także to wszystko jak najbardziej można, można wykorzystać na zajęciach w sposób tutaj zdalny. Co jeszcze jest ciekawego w tej platformie, to jest to, że z jej inicjatywy powstały trzy publikacje, które omawiają nie tylko aspekty techniczne, doboru narzędzi i tak dalej do naszego nauczania zdalnego, tak żeby oczywiście też uwzględnić potrzeby naszych uczniów, ale też istnieją dwie takie publikacje, powiedziałbym, merytoryczne, pokazujące, na czym polega edukacja, zwłaszcza językowa, uczniów ze specjalnymi potrzebami, o czym należy pamiętać i jak to wszystko należy zrobić. Więc warto z tym wszystkim się oczywiście zapoznać. Niemniej, jeżeli nauczyciel chciałby też wykazać się swoją pewnego rodzaju kreatywnością w tworzeniu własnych materiałów, warto, aby pamiętał o kilku zasadach, które powinny kierować, tworzeniem, przygotowywaniem tych wszystkich materiałów. Tak jak mówiliśmy sobie na samym początku odnośnie do zajęć, materiały muszą mieć odpowiednią strukturę. Ona musi być klarowna, przejrzysta, nieskomplikowana. Podobnie oczywiście to odnosi się do różnego rodzaju ćwiczeń. Projektując to wszystko, musimy mieć cały czas gdzieś z tyłu głowy, do kogo my to po prostu mówimy, kto będzie się tym posługiwał, co on będzie z tym w stanie zrobić. Odnośnie do celu, musimy też wybrać takie rzeczy, które są w pewien sposób angażujące, które nie polegają tylko i wyłącznie na oglądaniu, powiedzmy, prezentacji, odpowiadaniu, wypełnianiu jakichś luk i tak dalej, bo to w większości przypadków po prostu się nie sprawdza. Dlatego to też łączy się z tym, żebyśmy tworzyli materiały atrakcyjne, wizualne, żeby one miały nie tylko instrukcję napisaną, powiedzmy, za pomocą słów, ale również, żeby one były zaprezentowane w jakiś sposób wizualny. Dobrym sposobem, co też jest bardzo często wykorzystywane, jest napisanie instrukcji, w naszym przypadku będzie zarówno w języku polskim i pod spodem w języku angielskim, czy tam w jakimś innym języku, którego akurat uczymy. Warto też pamiętać o tym, że mimo że jesteśmy w tej przestrzeni wirtualnej, to nie oznacza, że teraz my jesteśmy skazani na to, że jesteśmy tylko i wyłącznie ja, monitor i ewentualnie to, co się na nim wyświetla. Jest wiele możliwości, zarówno technicznych, jak i za pomocą materiałów, ażeby uwzględnić właśnie ten element współpracy. Staramy się angażować naszych uczniów, ażeby oni byli w stanie również, mimo że przez internet, ze sobą rozmawiali, żebyśmy pokazywali im, że jest to oczywiście możliwe i cały czas ich do tego wszystkiego zachęcali. O powtórzeniach to już sobie mówiliśmy. Powtórzenia są niesamowicie istotne w przypadku osób ze spektrum, ponieważ jak sugerują niektóre badania, w przypadku nauczania słów niekiedy potrzeba aż od 12 do niekiedy nawet 36 ekspozycji na dane słowo, ażeby uczeń je zrozumiał, zapamiętał i też potrafił użyć tego w danym kontekście. Musimy również pamiętać o tym, ażeby również wskazywać na czas. Możemy to zrobić w formie takiej jak wyświetlanie poszczególnego czasu przeznaczonego na wykonanie danego zadania.
zadania i umieszczeniu gdzieś z boku wirtualnego zegara, który będzie odmierzał czas zarówno rozpoczęcia, jak i zakończenia danego ćwiczenia. Także, jak widzimy, jest naprawdę bardzo dużo możliwości, bardzo dużo technik do tego, aby skutecznie tutaj naszych uczniów nauczyć tego języka obcego. I kończąc to wystąpienie, chciałbym Państwu pokazać, przybliżyć dwa badania, które tak naprawdę w pewien taki komplementarny sposób pokazują, jak możemy te wszystkie techniki, te metody złożyć do kupy. W jednym z badań, które przeprowadzono tutaj w naszych polskich warunkach, była próba nauczania, rozwijania umiejętności komunikacyjnych 15-letniej dziewczyny, która akurat miała zajęcia indywidualne. Drugie z kolei badanie odnosiło się do kształcenia uczniów właśnie w sposób zdalny, gdzie, jak za chwilę zobaczymy, część z tych metod, o których ja tutaj mówiłem, została wykorzystana. Więc mówiąc o pierwszym przypadku, jak w ogóle do tego zadania przygotowano się? Przede wszystkim w momencie pierwszego kontaktu z uczennicą polecono jej, ażeby rozwiązała sobie test inteligencji wielorakiej. Dzięki temu nauczyciele, którzy przygotowywali dany kurs specjalnie pod nią, mogli dowiedzieć się o tym, jakie ona ma po prostu predyspozycje. Jak się później okazało, uczennica miała wysoce rozwiniętą inteligencję muzyczną, jak również przestrzenną. W dalszym kroku postanowiono przebadać jej poziom biegłości językowej, który po prostu polegał na przygotowaniu trzech zestawów pytań odnoszących się do trzech różnych kwestii. Rozmawiano zarówno o domu, o jej najbliższym otoczeniu. Następnie starano się porozmawiać o jej wakacjach, o tym, gdzie chciałaby pójść. I wreszcie trzeci zestaw pytań odnosił się do jej hobby, do jej zainteresowań. Co się okazało? Okazało się, że trzeci zestaw pytań odnoszący się do jej zainteresowań wypadł najlepiej. Tutaj zarówno uczennica wykazywała dużo większą poprawność językową, wykazywała bogate słownictwo, które, jak nauczyciele zaobserwowali, wchodziło w słownictwo, byśmy powiedzieli, już profesjonalne. Podczas gdy w trakcie omawiania tematów związanych z domem, z wakacjami, ona tutaj popełniała wiele błędów, jej wypowiedź była niepewna, była stosunkowo wycofana, tak jakby w ogóle nie chciała brać w tym udziału. I zbierając te wszystkie informacje, które uzyskano w trakcie tego etapu, postanowiono skupić się właśnie na tym aspekcie muzycznym. Dlatego też w toku nauczania skorzystano z wielu rozmaitych gier utrzymanych w kontekście związanym z muzyką. Również bogate materiały wizualne, interaktywne, cały czas oscylujące wokół tego samego tematu, który ją jak najbardziej interesował. I tutaj na przykład jedno z takich zadań polegało na wysłuchaniu pewnego rodzaju dialogu, a następnie nie tylko na odpowiedzeniu na poszczególne pytania, ale też starano się dowiedzieć, co uczennica sama myśli na ten temat, co okazało się dało bardzo dobre rezultaty, bo pobudziło jej zainteresowanie. Również inną rzeczą, którą postanowiono włączyć, to było właśnie wykorzystanie takiej tablicy
interaktywny, gdzie wyświetlano zarówno piosenkę, jak i tekst, który odnosił się w pewien sposób do tematu zajęć, a następnie poproszono uczennice o odpowiedzenie na kilka pytań w taki sposób, że pytania wyświetlano z jednej strony, odpowiedzi wyświetlano z drugiej strony. Okazało się, że uczennica tak naprawdę była w stanie rozwiązać to zadanie bez większej pomocy nauczyciela. Co więcej, czuła się bardzo dobrze zmotywowana. Ona przez całe zajęcia zresztą wróciła tę jedną konkretną piosenkę i również nie miała większych problemów w zrozumieniu jej tekstu. Inną rzeczą, którą również postanowiono uwzględnić, między innymi w formie zadania domowego, to było polecenie jej słuchanie różnego rodzaju podcastów. Jednym z nich był podcast o jednej z zagranicznych, dosyć sławnych piosenkarek. Przeprowadziła się taką bardzo ożywioną dyskusję, gdzie dziewczyna znowu pokazała, że mówiąc o tematach, które były jej bliskie, jej poprawność językowa była na wyższym poziomie, aniżeli w trakcie tematów, które nie były tak aż powiązane z jej zainteresowaniami. Co więcej, po raz kolejny też zademonstrowała słownictwo, które stosunkowo było rzadkie, bo używane przede wszystkim przez profesjonalistów związanych z muzyką. Finalnie skorzystano również z takiej aplikacji, która umożliwia wysłuchanie pewnego fragmentu dialogu wypowiadanego przez dwie osoby, a następnie wybraniu tylko i wyłącznie jednej ze stron i spróbowaniu powtórzenia tego, co usłyszała. Również uczennica bardzo chętnie brała w tym udział. Nie miała żadnych problemów ze zrozumieniem poszczególnych słów, poszczególnych zdań, które były tutaj wypowiadane. Także to wszystko, te wszystkie elementy, które postarano się wprowadzić, doprowadziły do tego, że po niespełna półrocznym nauczaniu odpowiedzi uczennicy rozrosły się. O ile na samym początku odpowiadała ona krótkimi zdaniami, niekiedy pojedynczymi słowami w postaci tak, nie, nie wiem, co więcej, wykazywała się dużą nieśmiałością, dużą rezerwą, nie wiedziała, czy to jest poprawne, czy nie, o tyle po półrocznym nauczaniu okazało się, że całe jej zdania są przede wszystkim bardziej rozbudowane, są klarowne, są poprawne, a przede wszystkim również zmieniła się jej motywacja do nauki języka obcego. O ile wcześniej, na samym początku mówiła, że jest to po prostu taki obowiązek, o tyle po zastosowaniu tych różnych narzędzi, różnych z ogromnym entuzjazmem brała udział w zajęciach. I teraz tak, ostatnie badanie odnoszące się do nauczania w sposób zdalny. Przede wszystkim w tym przypadku postanowiono wykorzystać pewnego rodzaju połączenie rozmaitych metod. W przypadku organizacji całego kursu, tego, co będzie prezentowane na poszczególnych zajęciach, tutaj wykorzystano ten model UDL, o którym Państwu mówiłem, czyli starano się jak najszerzej odwołać się do potrzeb naszych uczniów. Następnie połączono tutaj trzy różnego rodzaju techniki, ponieważ skorzystano tutaj zarówno z modelu 3xP, po to, aby pokazać tą jasną strukturę naszych zajęć.
skorzystano również z technik, które nazywają się TEACH. Tak, ja już kończę. TEACH, które polegają na tym, ażeby tu pokazać, przedstawić jakieś narzędzia do tego, ażeby ten nauczyciel też wiedział, co ma zrobić. I wreszcie skorzystano z ostatniej techniki, która nazywa się Brain Gym, po to, aby poprawić koncentrację naszych uczniów. Oczywiście nie będziemy wchodzili tutaj w żadne szczegóły, powiemy tylko, co to dało. Przede wszystkim pomogło zapamiętać większość przedstawianych słów. O ile na samym początku były pewnego rodzaju problemy z narzędziami, z różnego rodzaju platformami, które wykorzystywano w trakcie nauki, po jakimś czasie nie było z tym żadnego problemu. Co więcej, zaobserwowano też, że uczniowie czuli się dużo bardziej zmotywowani do tego. Poprawiły się ich nie tylko funkcje wykonawcze, ale też i samoregulacja, jak również w poszczególnych przypadkach interakcji. Zatem podsumowując już to wszystko, mamy naprawdę całe bogactwo zarówno metod, jak i poszczególnych technik. Literatura pokazuje, że to wszystko jest sprawdzone, to działa, ale oczywiście, jak to już prelegenci nasi też wspomnieli, nie zawsze będzie to wszystko działać u każdego z naszych uczniów. Dlatego musimy o tym pamiętać, żeby starać się podchodzić jak najbardziej elastycznie do ich potrzeb, żeby dostosować nasze metody, nasze techniki, materiały do tego, aby nie tylko przekazać im całą wiedzę dotyczącą języka, ale też pomóc im rozwinąć poszczególne umiejętności komunikacyjne, interakcyjne. Więc myślę, że przekazałem Państwu w dużym skrócie to, co można wykorzystać. Większość z tych narzędzi jest stosunkowo prosta w zastosowaniu. Nie potrzeba do tego dużego nakładu pracy. Musimy tylko cały czas mieć gdzieś tutaj z tyłu głowy dwa pytania. Po co my to robimy oraz również dla kogo robimy. Dziękuję Państwu.